Jeżeli macie ochotę na batona, to sprawdźcie naszego batona. wksklep.pl, baton. Co im dajemy? Ile konkurencji? I jak to rozgrywamy? Kalistenika, ciężary? Wszystko? Na pewno jest taka akcja, że na przykład mogą robić drążek razem, mogą robić dipy razem, ławę mogą robić razem, bo są dwie z tych takich, wiesz, oczywistych, no to no nie? Ja bym ich testował dzisiaj na kalistynikę. A z takich dziwnych ćwiczeń w ogóle, takich nawet na pograniczu sportu i jakichś takich refleksu, stabilizacji. Jak to ocenisz? Nie wiem, jak to ocenisz. No to kto pierwszy, nie? Na przykład nie wiem, że muszą na jednej nodze wyciskać hantlę. Albo coś, kurde, takiego dziwnego, coś jedno takie pojebane, że się obstarają. Dobra, to ja mam propozycję, żeby to nie było, że na kalistynice nie robisz nóg, to będą tak, będzie podciąganie, dipy i pistol squatsy. No właśnie, liczyłem na to, że to powiesz. Co wy na to? No, a repy? Do 10. Tak? A to szybko będzie. Może 10, dobra. A zróbmy tak, żeby musieli sobie, żeby to była taka walka, żeby nawet musieli przerwać to. Żeby tak nie dali rady za jednym razem. No to 15 podciągnięć, 25 dipów. Ciszej, bo słyszą. 15 podciągnięć, 25 dipów i 30 pistol squatsów bez ciężaru. Za dużo. Nie dadzą rady w chuj. Ja robię kilka. Ja 5 nawet. Ja kilka robię. Serio? Ja kilka robię. O, ciężkie. A na jakie nogi? Wszystko ale nie chcecie, żeby od razu zrobili, nie? Ale to będą siedzieć pół godziny. To 10. Naprawdę? To 10 pistoli. Dobra, 10. Nie, zróbmy 15 pistoli, zaufajcie mi. Zrobię. Ale to będzie 15 pistoli. Niesamowita konkurencja owcy i będziemy siedzieć, aż zrobią, kurde. Czyli pistole na końcu, tak? Tak. Nożek, dip. I pistole. Ale będą mieć ciężką przeprawę z pistolem. Ale chyba chcemy trochę właśnie takiej rywalizacji z przeprawą. To co, to dzwonisz po nich? Zadzwonię, wiesz co, oni są w sąsiednim pokoju, więc w sumie możemy wyjść i im powiedzieć to. Tak, no, ale mieliśmy udawać, że dzwonimy i przejeżdżają. Jebać to. Dobra. A, czekaj. Siemanko, dzisiaj zmierzą się nasi pracownicy w wojnie. Dziku, specjalnie dla was musimy dbać o formę naszych pracowników, ponieważ muszą być silni i sprawni, żeby realizować nasze cele firmy. Tak. W dzisiejszym odcinku zmierzą się... Tak! Poczekaj. Wojny pracowników. Ale wojny dzików pracowników. Wojny dzików pracowników, dobra. Więc... Jeszcze możemy wtrącić, że od roku 2019 każdy pracownik zatrudniony w WKSPK.zo podpisał aneks do tego, że musi wykonywać przynajmniej 4-dniowy plan treningowy góra-dół. To jest minimum. 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Tak jak Pączek powiedział, chcemy mieć najsilniejszy zespół pracowników, nie tylko jeżeli chodzi o ich gałęzie, o ich branżę działalności, ale jeżeli chodzi o tężyznę fizyczną, bo trzeba mieć też tu, a nie tylko tu. I trzeba mieć tu, żeby mieć tu. Także zaczynamy. Polskę na wypadek konfliktów zbrojnych też będziemy przygotowani na to. Tak, tak. Nie tylko do każdy pracy. Musi minimum 100 kilo na ławie, 140 przysiad, 180 martw. Tak. I to nie jest tak, że my tak tylko mówimy, że to jest przy podpisaniu umowy. Nie, my naprawdę to sprawdzamy. I to jest ten odcinek. W dzisiejszym odcinku zmierzą się lewym narożniku Damian, typ od marketingu Deja. W prawym narożniku Błażej, wideo Sandomierski. Błażej, wideo Sandomierski. Are you ready to fight? Are you ready to fight? Are you ready? Are you ready to fight? Zaraz poznacie swoje konkurencje. Sake. Trzymaj ich. Face to face robimy. Face to face. Trzymajcie ich. Ja zrobię to uważaj, ja. Okay. Wy trzymajcie daję. Jak coś. Tak, Jeszcze raz, panowie. Jeszcze raz. Ostatni raz, ale spokojnie. Przyszli obejrzeć sportowy pojedynek. Nie słuchaj. Saker, mów konkurencję. Pierwsza konkurencja to będzie podciąganie się na drążku. Powtórzę. 15. Następnie przechodzimy na dipy. 30. Jednak 30.
A na sam koniec panów zaprosimy na pistol skład powtórzeń 15 dowolną nogą. Także powodzenia, wszystkiego dobrego po deloadzie, bo wiemy, że Damian miał deload i teraz zacznie swój kolejny blok treningowy. Pozdro! Tego nie zrobicie! Można magnezję? Można! Trzeba! Chciałem powiedzieć, że robiłem z nim face to face, a przed chwilą jadł chipsy, zielona cebulka i nie, czułem bardzo duży dyskomfort. Chodź tu, frajerze! Dobra, panowie, czy jesteście gotowi do walki? Are you ready to fight? Poczekajcie, co jest następne? Deepy i pistolsy tak, później. 15 i można się opierać, czy nie, przy pistolsach? Możesz sobie piętę podeprzeć na podwyższeniu. Na podwyższeniu. Okej, ale nie opieramy się ręką. Nie? Dobra. Trzy... A wy robicie hajt. Trzy... Dwa... Nie musimy. Jeden... Start! Jeden... Dwa... Dawajcie, dawajcie! Trzy... Dajej, dajej, Błażej, jeszcze! Daj jej! Ale u Damiana spokój, też może przynieść korzyści. Ty, właśnie dalej poszedł, co? Tak, ale... Właśnie poszedł, co? 11 już może dać przewagę w dalszej walce. Właśnie już kończy podciąganie. Nie spodziewałem się, że ktoś tak szybko skończy tą konkurencję. Damian może nadgonić. Zobacz, on robi do odcięcia. Damian, nie, Damian inteligencja. Damian 12. Poczekał chwilę. 12 łów! Być może nie zważaj, 30 Robił dosłownie nad brodę te podciągania. Jak chcesz. 3, 4. Ile mam jeszcze tam? 5. 15. Dobra, jest, jest. 7. Dawaj, Damian, dawaj, dawaj, 7. Serie po 5 są optymalne. Dawaj mocno. Zależy ile macie mocy. 10. Nie polecam do odcięcia robić, bo jak do odcięcia jedną serię zrobisz, to potem już bardzo, bardzo ciężko. Lepiej zrobić sobie tak po kilka. 9, 15. 10. Dobrze lecą. Dobrze lecą, dobre. Do 90 stopni są. Idą w łeb, łeb. O, widzicie, Damian teraz odrabia. Odrabia straty. 7. To co mówiłem. Daj spokojnie, nie podpalać się. Nie robienie do odcięcia jest bardzo ważne. Jak chcesz zrobić jak najwięcej. 20. No zobaczymy właśnie. Błażej bardzo szarżuje. Dawaj szybkie. Cyk. Niżej dawaj, trochę niżej. 2, 1. Niżej, o. 2, 2. Po 2 możesz robić nawet. Po 2 możesz. Jest okej. 16. Ile Błażej ma? 2, 2. 2, 2, 16. Po 1 nawet. Żeby nie stracić za dużo. Nie no, kurwa, tak! Ale nie zaliczcie mu. Zalicza, to zalicza. Tam jeden był niezaliczony. Jak nie, jeden nie podniosł, ten co układam. No. Dawaj, po jednym Damian. 2-4 jest, dobra. Nie wiem, 2-4, 2-4. Niżej! Nie, 2-4. O! Dobra, dobra. O, dobrze. Niżej, o! Dobrze, o, dobrze, zebrał się. Jest, trzeci jest. Jest. Brzucha poszło. Ile? 19. O kurwa, jeszcze 11? 19. Ale to 30 tych? 30? To jest dużo. Ja myślałem, że 2-5. 30. 2-7. Jak to? Dawaj, dawaj. Ale te konkurencje są nie fair i nie są pod nikogo ogólnie. Damian, pogadamy po walce. Jestem 30 kilo cięższy. Jest. No, Damian, pogadamy po walce, lecimy. Dawaj, dwa, jak dawaj najszybciej mocno. Dwa, przerwa. Dawaj ze ścięgiem pociągnij. Dawaj mocno, ścięgna, tak, ścięgna, dopiero rozgrzałe ścięgna. 30. Przy 21 dopiero są rozgrzane i naoliwione. 2-1. 2-1. O kurwa. Błażej zaczyna pistolet. Dawaj jak Błażej zrób. No, zdziwiłem się, myślałem, że to jego podpalenie na drążku na podciąganiu będzie skutkowało brakiem siły. Ale czy... Chyba się myliłem. Jest! Dobrze! Na spokojnie! Inteligencja na spokojnie! Nie, no nie można serio się oprzeć? Nie, nie, nie. No to ja nigdy, na spokojnie, na spokojnie. To ja nigdy nie oćwiczyłem pistolsów. Tu możesz wejść i wtedy... Piękno, czyli będzie łatwiej. Nie mogliśmy w gierki zagrać w szachy, nie wiem. Zobacz, jest dwa! Jest drugi! Ja jestem to już jest jedna siódma. Ja jestem w FIFA dobry. Dawaj, Damian gongo. To gongo, gongo, bo możesz na pistolsa go przegonić jeszcze. Tak, dawaj, Damian. 5, 6. Dawaj! Ile jeszcze? 8? Ile mamy? 5. Ja naliczyłem 6, ale dobra. O kurde, dostałem. Ja 5 naliczyłem. Dawaj, dawaj. Jak ze ścieniem pociągnął, co?
Cześć. To już tak dynamicznie. To już sięgna tam. No. Ale to jest dynamiczna bardzo ważna. Dawaj, ile Damian ma? Mocno, mocno. 2-7. 2-8, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedynczą możesz nawet. Nawet po jednym możesz. Jak to Jupiter okay. Się odbija, co? No i ostatni 15 jest. Ale no, jak ja mam 15 jest. 15! Błażej wygra! Już? Nie! On 9 mam, ja mówię jemu, że jest 15. Pojebał Jupiter się coś! 9 jest! Szybko! Nie podawaj się! Szybko! Czastyka, daj jej! Masz jeszcze szansę. Zobacz! On jeździ handlem po całej siłowni, ja nie mam w ogóle podjazdu. Ile tam jeździ? Dawaj, dawaj! 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 Jest raz! Jest jeden pistol! Dobra, na drugą, po kolei! Dawaj, nasz mistrz! Ej, czuję bez oga! Tak jak jej czuję bez oga na skrzyni! Zejdź! Zrób, wybij się! Zobacz! Na skrzyni se zrób! Damian, możesz ze ścięgiem pocisnąć! Damian, pamiętaj! Jest raz! 15 mam! 15! Ważę się wygrała! Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Chcę dogrywkę, bo wszystkie konkurencje były zrobione pode mnie. Potwierdzam. I powiem to szczerze, nie miałem w ogóle siły, a z nim wygrałem, więc każda konkurencja była pode mnie. Dobra, następnym razem 200 kilo w ciągach na 15 repów. I tak dalej. No kurde, jak się zmęczyłem. Nie, panowie, gratulacje, bo walczyliście naprawdę. Tak samo jak w pracy. Każdego dnia przychodzicie zmotywowani, jest rywalizacja, zdrowa rywalizacja, chcecie lepszych wyników, chcecie pchnąć tą firmę do przodu i tak samo widzę ten wysiłek tutaj na siłowni, że chcecie po prostu, rywalizujecie ze sobą, ale nadal jest to zdrowa rywalizacja. Ledwo stoję, i się do przodu. Co jeszcze możemy... Dziękuję. Się w drugą stronę uginają. Dziękuję Michał za dobre słowo, mam nadzieję, że będzie to rezonować w dniu codziennym. Piona. Piąteczka, panowie, co jeszcze możemy banalnego powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że Damian robił bardzo siłowe ruchy, właśnie robił dynamiczne. Nie, ja nie i myślę, że Damian przegrał właśnie brakiem dynamizmu głównie. Bo nie odstawał siłą mocy. Na pistolsach tylko się odbijałem z ziemi. Ścięgna. I tutaj w tym ruchu dopiero ciągnąłem z mięśnia, bo nie zrobiłem w ogóle. Tak jak wielki Miszej czuje bez oga. W Sydney, bo no, tak, tak samo robię. I robiłem dipy tak samo jak Age'u właśnie. Też tak się dynamicznie odbywałem. Age'u był z tego słynny. Nie czuję się przegrany, bo to cyrka, nie powtórzenia. Age'u był z tego znany. No najważniejsze było, żeby walczyć do końca, a tutaj jak w życiu, nie wszystko było sprawiedliwe. Tak, także fajnie, że Darzej wygrał, ale ten wynik jednostki nie jest tak ważny jak wynik, który prezentuje spółka WK. Wynik charakteru. Dlaczego? Ponieważ zawsze po godzinie 17, jak przyjdziecie tutaj na tą siłownię, to jest praktycznie cały skład firmy, ciężko ćwiczy i o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby mieli miejsce, żeby podsumować swoje umiejętności, swoje wyniki. Jeżeli chcecie więcej wojny pracowników, to dawajcie znać w komentarzach na dole, standardowa łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Dla Ejcze Bezogi, naszego mistrza, zostawcie dzisiaj komentarz. W cudzysłowie, dla naszego wielkiego mistrza Ejcze Bezoga. Można powiedzieć, że jesteśmy archetypem pracownika WK Spółka Zdrowia, prawda? No. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było super. Ja również dziękuję i chcę rewanżu. Ja też.